Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na szkoleniu poświęconym wsparciu inwestycyjnemu na wymianę pokryć dachowych zawierających materiały niebezpieczne. Nazywam się Łukasz Piotrowski, jestem pracownikiem kujawsko Polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Wraz z kolegą zatrudnieni jesteśmy w dziale ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Pan Michał Mazur. Postara się Państwu przybliżyć aspekty ubiegania się o pomoc, przygotowania właściwej dokumentacji, informacje o naborze, jaki planowany jest już od 15 grudnia. Proszę Państwa, jest to nabór, który cieszył się olbrzymim zainteresowaniem, które przerosło nawet oczekiwania autorów tego rozwiązania. Myślę, że w związku z tym właśnie podjęto decyzję o kontynuacji tego rodzaju wsparcia, o kolejne, ogłoszeniu kolejnego naboru. Budżet tego działania w tym naborze przewidywany jest nieco mniejszy, natomiast musicie mieć Państwo świadomość, że. Działanie skierowane jest do osób, które jeszcze nie skorzystały z tego wsparcia, tak więc spodziewana ilość wniosku, wniosków również będzie mniejsza. Ja oddam głos panu Michałowi, bo on dzisiaj poprowadzi szkolenie. Macie Państwo do dyspozycji również okno czatu. Postaramy się odpowiadać na Państwa pytania. Myślę, że na końcu spotkania również. Jakąś część tego spotkania będziemy mogli wygospodarować na, na to, aby zająć się Państwa pytaniami i postarać się znaleźć na nie odpowiedzi. Dziękuję, przekazuję głos koledze. Dzień dobry Państwu, tak jak kolega wspomniał, moje nazwisko Michał Mazur. Pracujemy, pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Dzisiaj Państwu przedstawię zasady naboru. Na wymianę pokryć dachowych zawierających materiały szkodliwe dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych, czyli tak zwany azbest. Jak kolega wspomniał, jest to już drugi nabór. Pierwszy nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego, tak jak kolega wspomniał, prawdopodobnie zdecydowano się na nabór kolejny. Podstawą prawną naboru jest rozporządzenie Rady, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowego przeznaczenia, przeznaczenia warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na, planowany nabór jest przewidziany od 15, grudnia do, od 15 grudnia 2023 do 12 stycznia 2024 roku. Jakie są, co określa nam zasady naboru? Zasady naboru określa nam regulamin. Ja też tutaj dodałem instrukcję wypełniania wniosku. Co prawda ona... Nie określa jakby zasad naboru, natomiast jest integralną częścią regulaminu moim zdaniem, ponieważ są też tam zawarte informacje, których nie ma w regulaminie. Takim przykładem jest to, że należałoby te dokumenty czytać jakby wspólnie, bo na przykład w regulaminie nie mamy zawartej informacji, iż wykluczone są osoby, które już skorzystały z dofinansowania w pierwszym, w pierwszym rozdaniu. Natomiast jest ta informacja zawarta w instrukcji wypełniania wniosku w załączniku, który mówi nam o kryteriach oceny wniosku. Dlatego te dokumenty, czy regulamin naboru, instrukcje wypełniania wniosku należałoby czytać równocześnie i, i, i jak gdyby tą wiedzę sobie. Z tych dwóch dokumentów połączyć. Jakie są warunki warunki i stawka udzielanego wsparcia? Bardzo podobne warunki są, czyli identyczne praktycznie jak w pierwszym naborze, czyli wsparcia, wsparcia udzielamy na wymianę pokrycia dachowego z materiałów zawierających azbest na nowe pokrycie nie zawierającego, nie zawierającego azbest, azbestu. Na powierzchni nie, więcej, nie większej niż 500 m2, czyli nie więcej niż 500 metrów kwadratowych, czy to by było na jednym budynku, czy, czy, czy na dwóch, łączna powierzchnia wymiany dachu nie może przekroczyć 500 metrów kwadratowych. Ważną rzeczą jest to, iż wnioskodawca, który wymieni to pokrycie dachowe, zobowiązuje się do utrzymania przez trzy lata przez 3 lata efektu tego tej, tej wymiany, czyli tutaj mamy na myśli nie może zmienić przeznaczenia budynku, czyli musi ten budynek być przez 3 lata przeznaczony do produkcji rolnej. Nie można, go, nie można tam na przykład otworzyć działalności gospodarczej, czy, czy, czy uruchomić jakiejś produkcji niezwiązanej z, z rolnictwem. Do obliczenia wysokości wsparcia, tak jak w poprzednim naborze, mamy metodę kosztów uproszczonych, czy tak zwaną standardową stawkę jednostkową. Ta stawka wynosi 100 zł do metra kwadratowego wymienionego dachu. Natomiast poziom udzielonego wsparcia to jest 40% tej kwoty, czyli krótko mówiąc, podsumowując tutaj ten, ten, ten slajd. 40 zł do metra kwadratowego otrzymujemy do finansowania do wymienionej powierzchni dachu. Forma płatności. Forma płatności jest to płatność końcowa po zrealizowaniu inwestycji czyli w momencie kiedy zakończymy wymianę wymianę pokrycia dachowego na budynku występujemy z wnioskiem o płatność i na podstawie tego wniosku jest nam wypłacana kwota przewidzianego wsparcia jaka wynikała z, ze złożonego wniosku tutaj jak podobnie jak w pierwszym naborze nie musimy dokumentować y, jakby żadnych poniesionych kosztów, czyli nie są wymagane faktury na zakup blachy czy, 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 czy materiałów, które, które, materiałów, które które zużyjemy do, do y, wymiany tego pokrycia dachowego. Tylko, tylko y, właśnie tutaj, y, jak gdyby, no nie są te dokumenty wy, wymagane i. Jest to właśnie rozliczane na zasadzie tej stawki i stawki jednostkowej. Oczywiście na, możemy też wnioskować o zaliczkę na inwestycje, natomiast będzie się to wiązało z tym, iż będziemy musieli podpisać weksel, który będziemy składać w oddziale regionalnym. Będzie to zabezpieczenie tej zaliczki i będziemy musieli tą zaliczkę. Przelać na wyodrębniony rachunek do obsługi tylko i wyłącznie tej zaliczki, także będzie się to wiązało z dodatkowymi tutaj jakby z Państwa strony działaniami, no ale taka możliwość istnieje i jest taka możliwość, mówię istnieje jest to tutaj do, można rozważyć taką kwestię, czyli, czyli staranie się o tą zaliczkę. Kto może być beneficjentem pomocy? Krótko mówiąc może to być osoba fizyczna, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 90 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub i tutaj jest zmiana osobie, której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej rok poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznania wsparciem. Tutaj jest zmiana, bo tego, tego drugiego punktu jakby nie było w poprzednim naborze. Jest to tutaj rozszerzenie, gdyby była taka sytuacja, że ktoś nie podlega ubezpieczeniu w natomiast składał wniosek obszarowy rok wcześniej, czy w tym roku, czy, czy rok, rok wcześniej przed złożeniem wniosku o, o, o to dofinansowanie, to tutaj jest ukłon w stronę, w stronę tych osób. Oczywiście ta osoba musi mieć nadany numer EP. Tak naprawdę bez tego to tutaj nic nie, nic nie będziemy w stanie zrobić, ponieważ cały wniosek, jak już później, później też nadmienię, jest składany elektronicznie. Także tak naprawdę podstawą jest ten numer identyfikacyjny EP, bo tutaj składamy to elektronicznie przez, przez platformę ePUE. Osoba musi być pełnoletnia. No i co jest bardzo ważne, musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku. To też jest bardzo ważny warunek. Inne osoby o, to się, o tą pomoc ubiegać się nie mogą. Tak jak już nad, wspomniałem, znaczy wykluczenie z pomocy, czyli osoby, które, które, które jak gdyby nie mogą się starać o przyznanie pomocy, są to osoby, które już skorzystały. Z dofinansowania w poprzednim naborze i otrzymały, otrzymały tą, tą pomoc. Tutaj z informacji, jakie mamy, jeżeli osoby, które składały wnioski, nie mają podpisanej umowy jeszcze, lub podpisały umowę, ale nie otrzymały środków, a chciałyby skorzystać z jakichś przyczyn z tego naboru, no musiałyby wycofać się z poprzedniego wniosku, musiałyby złożyć rezygnację i wtedy ewentualnie mogą. Natomiast, natomiast jeżeli ktoś otrzymał wsparcie z poprzedniego naboru, no to niestety w tym naborze jest wykluczony. Również nie możemy się starać o wymianę pokryć dachowych na budynkach, które są na gruntach dzierżawionych. Oraz, co jest bardzo ważne, na inwestycje, które Zostały już rozpoczęte. Rozpoczęciem inwestycji mamy tutaj na myśli, jeżeli zostały poczynione jakiekolwiek prace związane z, z, tą, z tą wymianą pokrycia na budynku, czyli na przykład gdybyśmy mieli już ten, to pokrycie z eternitu zdjęte lub zaczęlibyśmy to zdejmować, a nie mielibyśmy jeszcze złożonego wniosku, wtedy też jesteśmy wykluczeni z tego działania. I to rozumiemy właśnie jako inwestycje, które zostały rozpoczęte. Natomiast jeżeli ktoś miał kupioną, ma kupioną już na przykład no, ma kupione nowe poszycie dachowe, yy, i nawet ma fakturę, no to i jeszcze, nie zło, jeszcze przed niem złożenia wniosku, to nie jest traktowane jako, jako rozpoczęcie inwestycji. Mówimy to o fizycznym, o fizycznym jakby działaniu w, na budynku, czyli, czyli pracach w pracach, które by miały czy na prace, które, które po prostu byłyby wykonane już na samym budynku. Na na jakie budynki i na jakie budynki możemy przeznaczyć wsparcie? Ogólnie na wszystkie budynki służące do produkcji rolniczej. Mamy tutaj na myśli obory, chlewnie, kurniki, stodoły, wiaty, budynki wielofunkcyjne, magazyny. Garaże. Garaże tutaj zaznaczyłem grubszym drukiem, ponieważ z garażami jest sytuacja takiego typu, iż jeżeli garaż jest przeznaczony do trzymania sprzętu rolniczego, w domniemaniu ciągnik, jakaś maszyna, no ewentualnie czasami jakieś środki do produkcji rolniczej, to jak najbardziej możemy takie poszycie dachowe na takim garażu wymienić. Natomiast jeżeli w tym garażu Będziemy, stoi samochód, no to niestety nie. Tutaj, tutaj należałoby o tym pamiętać. Natomiast agencja na etapie rozpatrywania wniosku opiera się też na wypisie z, z rejestru budynków i tam. W zależności jak dany budynek jest opisany, też może na etapie oceny wniosku prosić nas o wyjaśnienie, co w danym budynku w danym momencie mamy, czy prowadzimy jakąś produkcję, bo powiedzmy mamy w wypisie z rejestru budynków mamy, że jest to budynek wielofunkcyjny, no to na pewno agencja nas będzie prosiła o doprecyzowanie, co w danym budynku w danym momencie mamy, także tutaj na to należałoby zwrócić uwagę tak jak już wspominałem możemy tylko i wyłącznie przeznaczyć wsparcie na inwestycje które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku realizacja i realizacja przedsięwzięcia nie może nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ale też nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku Także tak, tutaj w tych, oczywiście możemy sobie zadać pytanie, to ile, ile będę miał czasu na zrobienie tej inwestycji, skoro nie wiem, kiedy tak naprawdę podpiszę umowę. Tutaj datą, datą jak gdyby tą, tą od której leci czas te 12 miesięcy jest, jest to dzień zawarcia umowy, powiedzmy, ale graniczną datą i tak jest ta data 31 grudnia 2025 roku. Co jest ważne, musimy wymienić pokrycie dachowe na całym budynku. Czyli jeżeli nawet mamy budynek, na którym mamy więcej niż 500 metrów kwadratowych dachu, to i tak jesteśmy zobligowani na wymianę tego pokrycia dachowego na całym budynku, mimo to, że dofinansowanie dostaniemy tylko do 500 metrów. Tak jak już tam tak jak już wstępnie wspominałem wniosek. Wniosek składamy przez platformę elektroniczną PUE, tak jak w poprzednim naborze. Co jest bardzo ważne, tutaj zaznaczyłem to kolorem czerwonym. Musimy wyrazić zgodę koniecznie wyrazić zgodę na korespondencję poprzez PUE, gdzie należy podać numer telefonu lub adres e-mail. Jak też możemy podać obydwa te kanały komunikacyjne? Dlaczego to jest bardzo istotne? To jest bardzo ważne, ponieważ cała komunikacja, korespondencja odbywa się z agencją, z agencją przez platformę PUE. I w momencie, kiedy po złożeniu wniosku otrzymalibyśmy wezwanie, to jesteśmy informowani właśnie przez SMS-a, tudzież przez maila o... Takim wezwaniu, które zostało zamieszczone na półę, jeszcze później, w późniejszym, jakby kawałeczek dalej powiem powiem troszeczkę więcej na ten temat. Natomiast jest to bardzo ważne, żeby taką zgodę wyrazić, ponieważ jeżeli tego nie wyrazimy, nie podamy numeru telefonu, nie podamy adresu E-mail, w tym momencie może być taka sytuacja, że dostaniemy wezwanie do uzupełnienia jakichś braków formalnych, czy. czy, czy czy jakichś załączników? W tym momencie możemy o tym nawet nie wiedzieć. Do wniosku są wymagane załączniki. Ja je podzieliłem na tak zwane załączniki obowiązkowe i załączniki obligatoryjne. Tutaj ja je podzieliłem. One nie, to, to nie jest tak że do końca, że niektóre są obowiązkowe, niektóre nie. One, podział wynika z tego, że bez względu na to, czy Będziemy, będziemy składać wniosek z pozwoleniem na budowę czy bez, to niektóre po prostu złączniki i tak muszą być dołączone do wniosku jako takie obowiązkowe, a pozostałe mogą wynikać po prostu z sytuacji, w jakich ramach prawnych będziemy ten budynek, że tak powiem, w ten budynek inwestować. Y, czy będzie wymagane pozwolenie na, y, na y budowę, czy nie, a to też w następnym slajdzie powiem. Także z takich załączników, powiedzmy tych obowiązkowych, które na pewno będziemy musieli dołączyć do wniosku, jest to dokument potwierdzający własność do nieruchomości y, lub współwłasność. No to tutaj wypis, wypis z rejestru budynków, czy, czy wypis z rejestru gruntów, na którym będziemy mieli informację, że ten budynek jest naszą własnością, tudzież ewentualnie współwłasnością. Należy do wniosku dodać plan sytuacyjny przedsięwzięcia. Też państwu pokażę za, za parę slajdów jak taki plan może wyglądać. Tutaj jest kilka możliwości. Możemy taki plan opracować na podstawie mapy geodezyjnej. Możemy taki plan opracować na podstawie zdjęcia z GoPortalu, czy, czy z rzutu z, z Google Maps. Możemy też taki plan narysować odręcznie. To tutaj Państwu później pokażę i też wyjaśnię, jak on powinien wyglądać. Następnym, następnym załącznikiem obowiązkowym jest rysunek dachu, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachowego. Też również Państwu za chwilę pokażę, jak taki rysunek powinien wyglądać. Jest tam obliczenie znaczy jest tam obliczenie powierzchni tego dachu, wymiary budynku i wymiary, wymiary samego samego dachu. To za chwilę państwu pokażę. Wymianą, następnym obowiązkowym załącznikiem jest są zdjęcia budynku, dachu i detalu dachu. Też państwu pokażę zdjęcie budynku. Mam tu, tu mamy, agencja wymaga, aby to zdjęcie, jedno zdjęcie było. Ściany długiej budynku, czy dłuższej, drugie zdjęcie ściany szczytowej i detalu dachu, czyli zbliżenie elementu, elementu dachu, na którym widać, że jest tam położony eternik. Następnym załącznikiem obowiązkowym jest oświadczenie współwłaściciela budynku o wyrażeniu zgody na inwestycję. No to w przypadku, kiedy jesteśmy współwłaścicielami budynku, takie oświadczenie współwłaściciel yy, musi wyrazić, yy, taką zgodę musi nam yy, wyrazić. Yy, tutaj następnym yy, załącznikiem obowiązkowym jest oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa. To tutaj jest bardzo często spotykane w różnych. W różnych yy, w programach pomocowych, także to nie jest jakieś nowe oświadczenie. Takie oświadczenie wypełniamy, gdzie wskazujemy, czy jesteśmy mikroprzedsiębiorcą przedsiębiorcą, przedsiębiorcą czy, 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 czy spółką, czy, czy z przedsiębiorcą samodzielnym. Także tutaj to oświadczenie nie jest, nie jest czymś nowym. Również obowiązko, obowiązkowo musimy dołączyć oświadczenie współmażonka lub współwłaściciela na podpisanie umowy. To już jest jak gdyby, yy, możemy to złożyć yy, przed wnioskiem o, czy z wnioskiem o płatność, ale też możemy załączyć już do wniosku. Tutaj nawet jeżeli współmażonek nie będzie, nie jest współwłaścicielem budynku, bo na przykład yy, są takie sytuacje, że gdzie mąż jest tylko właścicielem. właścicielem yy, budynków, a współmałżonka nie, to i tak współmałżonek musi taką zgodę udzielić, ponieważ tyczy się to gospodarstwa domowego, które razem tworzą i w tym momencie ona musi wyrazić zgodę na taką inwestycję. I następnym obowiązkowym załącznikiem jest kopia pisemnego zgłoszenia do Urzędu gminu, do, do Urzędu Gminy, przepraszam, o powstaniu odpadów zawierających Azbest. Też jest to oświadczenie, które jest wzór takiego oświadczenia na stronie agencji. Natomiast też gminy mają takie oświadczenia. Tam podajemy, podajemy w tym oświadczeniu od kiedy do kiedy chcemy, chcemy, chcemy takie poszycie dachowe wymienić, na jakiej, na jakiej powierzchni. Po prostu to jest tutaj wymagane ze względu na to, iż agencja jak gdyby jest na podstawie tego zgłoszenia, czy też urzędy gminy wiedzą, ile tego odpadu niebezpiecznego powstanie, i też mogą wtedy ewentualnie planować odbiór takiego, takiego azbestu, jakie ilości mają. Także takie oświadczenie, takie zgłoszenie pisemnego, kopię tego pisemnego zgłoszenia do gminy jesteśmy zobowiązani dostarczyć. Do wniosku. Tutaj Państwu po, pokażę. Tutaj tak jak wspominałem, pokażę Państwu taki przykładowy plan sytuacyjny. To jest akurat opracowany przeze mnie na podstawie właśnie mapy godyzyjnej. Mamy tutaj te budynki narysowane, które, które są w posiadaniu tego gospodarstwa. Jesteśmy zobligowani je opisać, czyli który budynek, który budynek, znaczy jak gdyby, jaki budynek do czego służy, czym jest, i na budynku, na którym wymieniamy, wymieniamy poszycie dachowe, jest zakreślony czerwonym, czerwonym mazakiem, tutaj może słabo to widać, ale zaznaczony, na którym budynku jest to pokrycie dachowe wymieniane. W poprzednim naborze było to też jakby porównywane z, ze zgłoszeniem do starostwa, to za chwilę też powiem, bo w tym, w tym naborze akurat to zgłoszenie do starostwa nie jest tym załącznikiem właśnie obowiązkowym, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Chciałem tylko Państwu pokazać, jak taki plan sytuacyjny może wyglądać, czyli opisujemy cyferkami poszczególne, poszczególne budynki i mówię, zaznaczamy, zaznaczamy na którym budynku wy, wymieniamy poszycie dachowe. I zaznaczamy też, w którym, w którym miejscu jest wjazd. Tutaj jest przykładowy rysunek tego, właśnie tego, co Państwu mówiłem, dachu, gdzie tą linią przerywaną jest zaznaczony obrys budynku, tą linią ciągłą jest zaznaczony dach. Strzałki to są. W, który, znaczy spadek tego dachu, tak, czy to jest dwuspadowy, czy jednospadowy i poniżej budynek jakby ze szczytu. Też też tutaj pokazane są jakby wymiary tego wymiary tego, tego dachu. Był, tutaj jest to też jeszcze wyliczenie, wyliczenie powierzchni. Jest to podstawione, podstawione do wzoru, który, był, który jest w załącznikach, w załącznikach do wniosku. Wyliczamy tą powierzchnię dachu, jaka nam wyjdzie tutaj, że tak powiem. No to musi nam wyjść ta powierzchnia, którą chcemy zmienić. Przepraszam, tutaj się troszeczkę zawiesiłem. Czyli taki rysunek musimy sporządzić jako załącznik. Tutaj państwu też pokaza chcę pokazać przykładowe zdjęcia budynku, czyli tak jak mówiłem tej ściany długiej, szczytu i ewentualnie e e e e e tego detalu. No ja tutaj robiłem troszeczkę większe te zdjęcia, natomiast no też jest ten detal może być mniejszy, ale tutaj w tym przypadku do, do zdjęć nie mieliśmy uwag we wniosku, także tutaj, tutaj taki, ta, takie przykładowe zdjęcia powinny w zupełności wystarczyć. No jeżeli tutaj składamy wniosek w takim okresie jak teraz, gdyby się zdarzyło, że jest na, na, na dachu śnieg, no to wypadałoby, jeżeli byśmy robili zdjęcie detalu, żeby troszeczkę tego śniegu odgadać, żeby to nie było dach przykryty śniegiem, bo wtedy agencja na pewno będzie miała do nas y, zastrzeżenia, czy na pewno tam jest eterni, także tutaj na to należałoby zwrócić uwagę y, przy, przy robieniu zdjęć. Y, tak jak już mówiłem, y, te załączniki miałem, podzieliłem na te obowiązkowe, opcjonalne. Tutaj te opcjonalne w momencie, powstają w momencie, kiedy byśmy musieli na tą inwestycję mieć pozwolenie, pozwolenie na budowę, czy też byśmy tutaj opierali się o projekt budowlany, to w tym momencie agencja może, będzie od nas prosiła właśnie zgłoszenie, zgłoszenie kopii, kopię zgłoszenia budowy, będzie od nas prosiła kopię tego projektu budowlanego, Tudzież ewentualnie charakterystykę energetyczną budynku, w momencie, jeżeli jest taka wymagana. Tutaj na państwu, państwu zaznaczyłem na czarno kopię zgłoszenia wykonania robót, bu, robót budowlanych. To wynika z tego, że w poprzednim naborze to było wymagane jako załącznik do wniosku. Wnios, ten, ten wniosek, to zgłoszenie, przepraszam, do zgłoszenia wykonania robót budowlanych zgłaszaliśmy do starostwa. I ono się składało z, no w zależności też od starostwa, ale zazwyczaj z wniosku sprawa do dysponowania nieruchomością, mapą oświadczenia i zdjęcie. Tak wymagały niektóre starostwa i agencja prosiła, żeby cały ten załącznik, czy wszystkie te dokumenty dołączać do wniosku. W tym naborze takiego, takiego obowiązku nie ma. Natomiast Natomiast jest zapis w regulaminie, który też państwu tutaj podkreśliłem, że jeżeli w trakcie oceny wniosku zaistnieje konieczność potwierdzenia spełnienia warunków niezbędnych do udzielania wsparcia dodatkowymi dokumentami innymi niż dołączone do wniosku, agencja występuje do wnioskodawcy o przyznanie takiego doku, o przekazanie takiego dokumentu, wskazując sposób i termin jego przekazania. I teraz jeżeli się by się okazało, że Pracownik oceniający wniosek będzie chciał takie zgłoszenie, zgłoszenie od nas uzyskać, czy my na pewno zgłosiliśmy tą naszą wymianę dachu do starostwa i czy ono się odbywa właśnie zgodnie z prawem budowlanym, czy, czy, czy tutaj, bo agencja może o to nas zapytać, to wtedy może od nas takiego zgłoszenia wymagać. Dlatego ja tutaj Państwu jakby tutaj sugeruję, że jeżeli Państwo będziecie zgłaszać do starostwa takie takie zgłoszenie, propozycja moja jest taka, aby, państwu, aby Państwo sobie już od razu taki wniosek z tymi załącznikami skserowali i ewentualnie no, zabrali, trzymali w domu, bo jeżeli by agencja wystąpiła o taką kopię zgłoszenia właśnie tych robów budowlanych do starostwa, no to w tym momencie no, byśmy musieli znowu jechać, prosić się, żeby nam tą dokumentację udostępniono, a tak to już, byś, już jesteśmy ewentualnie przygotowani, gdyby taka y, sytuacja zaistniała, a no może tak się zdarzyć, bo, bo w, poprzednich, w poprzednim naborze no t, tutaj było to wymagane y, i no niestety, ale y, że tak powiem beneficjenci jeździli, prosili w tych starostwach, żeby, żeby te, te zgłoszenia im tam y, kopiowano. Natomiast mówię, no nie jest to załącznikiem obowiązkowym. Zobaczymy, jak agencja do tego będzie podchodziła. Ale warto sobie takie już y, zgłoszenie y, przygotować, gdyby, gdyby zaistniała potrzeba dostarczenia do agencji. Y, I też y, tutaj na czarno zaznaczyłem kopię ostatecznych pozwoleń. Tutaj y, tyczy się to, tutaj możemy jakby dwojako y, ten, ten załącznik, y, jakby dostarczyć, bo on. on Niby jest nieobowiązkowa, ale zakładam, że agencja będzie wymagała y, takiego y, y, ostatecznego pozwolenia. Tutaj jest, mam na myśli jest to brak sprzeciwu na wykonanie prac, ponieważ jeżeli będziemy zgłaszać to tylko na jeżeli będziemy w starostwie zgłaszać wymianę samego poszycia dachowego, to prawdopodobnie y, to jest, tylko, y, to jest tylko, tylko na zgłoszenie i w tym momencie jak gdyby no, nie musimy mieć żadnego pozwolenia, ale w ciągu 21 lub 14 dni, teraz nie pamiętam, przyjdzie do, do Państwa po takim zgłoszeniu brak sprzeciwu ze starostwa, jeżeli, jeżeli starostwo uzna, że no nie, nie wnosi sprzeciwu. I na pewno takie, taką kopię będziemy musieli dostarczyć, dostarczyć jeżeli na przykład taką te, 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 ten brak sprzeciwu dostaniemy jeszcze w momencie rozpatrywania wniosku i załóżmy, że. Będą Państwo mieli wezwanie do jakichś wyjaśnień. Zawsze można taką kopię na etapie złożenia wyjaśnień dołączyć. Natomiast jeżeli się okazało, że wniosek będzie złożony bez poprawek, to taką kopię ostatecznych pozwoleń na pewno będziemy musieli dołączyć do wniosku o płatność. Tutaj Państwu pokazałem właśnie takie oświadczenie, bo z tym był największy problem w poprzednim naborze. Mówię, no, jest to oświadczenie, które też jest częścią tego zgłoszenia do starostwa. Ja tutaj specjalnie tutaj tylko to oświadczenie pokazuję, ponieważ pamiętam jak rolnicy, którzy, którzy, którzy pobierali te kopie, kopie tych zgłoszeń do starostwa zapominali o tym oświadczeniu i później ponownie jeździli, żeby to samo oświadczenie, to samo oświadczenie wyciągać. Także, jeżeli mówię Państwo, będziecie zgłaszać do starostwa, taka moja tutaj sugestia, aby sobie skserować cały wniosek, jakby całe zgłoszenie z tymi załącznikami, jakie jest w starostwie składane, żeby żeby potem ewentualnie być przygotowanym, gdyby agencja takiego zgłoszenia od nas wymagała jako załącznik. Termin i sposób składania wniosków. Tak jak już wspominałem, termin składania wniosków będzie od 15 grudnia 2023 roku do 12 stycznia 2024 roku. Wniosek składany jest tylko i wyłącznie przez PUE Armir, o tym też już wspominałem. Data złożenia wniosku jest to data przesłania go do Armir przez PółE. Tak już tak wspominałem, że korespondencja Korespondencja między wnioskodawcą a Armirem odbywa się tylko i wyłącznie przez tą platformę usług elektronicznych. To tutaj przypominam, że właśnie jest bardzo istotnym podanie tego aktualnego maila czy, czy telefonu, żeby to nie było na przykład e-mail, który no nie wiem nie działa, do którego nie mamy dostępu czy też telefon osoby, która, która, która po prostu odczytuje SMS -y. wiadomo, jak to się czasami jest tak, że e, mogą być takie sytuacje, że a coś przyjdzie, przeoczymy, termin leci i, i później możemy, możemy, że tak powiem, przeoczyć. E, także tutaj jest ważne, żeby to były numery telefonów i, i adresy e-mail, który, których używamy na co dzień, z który, do których mamy dostęp. Co jest ważne, w ramach naboru możemy złożyć tylko jeden wniosek. Tutaj, 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 tutaj to chcę Państwu, że tak powiem, wyłuszyć, ponieważ są przypadki, wiemy jak ta Platforma Usług elektronicznych, że czasami no są problemy techniczne i próbujemy wysłać wniosek, wydaje nam się, że wniosek nie poszedł, to, to go wysyłamy jeszcze raz, czy próbujemy go wypełnić jeszcze raz, potem się okazuje, że wysłaliśmy dwa, trzy, trzy wnioski, w ramach naboru można złożyć tylko jeden wniosek, dlatego w przypadku, kiedy by się zdarzyło, że wniosek z jakichś przyczyn byłby zdublowany, czy, czy celowo byśmy wysłali dwa, dwa wnioski, czy trzy, zawsze będzie rozpatrywany tylko i wyłącznie ten, który wpłynął jako pierwszy. E, procedura oceny. Agencja ogólnie ma 60 dni na rozpatrzenie naszego wniosku od dnia zakończenia naboru. Do tego terminu nie wlicza się czasu na uzupełnienie i wyjaśnienia, czyli jeżeli dostajemy, dostajemy wezwanie, czy też dostajemy jakieś, jakieś pismo, że mamy uzupełnić coś we wniosku, w tym momencie jak gdyby do, ten czas się zatrzymuje i do momentu, kiedy, kiedy nie uzupełnimy, czy nie wyjaśnimy, to tutaj ten czas jest zatrzymany. Także 60 dni, ale. Mówię, nie wliczamy y, czasu na uzupełnienie i wyjaśnienia. Jeżeli agencja by się zdecydowała wysłać y, tutaj na etapie oceny wniosku kontrolę, no to ten czas może być wydłużony do 90 dni. Y, były przypadki, że po prostu y, czy zdjęcia były nieczytelne, czy z jakichś przyczyn y, no, tutaj agencja chciała zobaczyć, jak ewentualnie wygląda. Wygląda dany budynek, że tak powiem, na miejscu, to wtedy wysyłała kontrolę. To wtedy ten czas nam się wydłuży do 90 dni. O tym to już wspominałem, ale tutaj po raz kolejny będziemy powtarzać, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli w przypadku stwierdzenia braków we wniosku zostanie do nas wysłana informacja SMS o wystawieniu wezwania, wezwanie jest jednokrotne. Tutaj Państwo na czerwono. Poka y chciałem pokazać, jaki, jakiej treści może być to SMS. Czy on będzie w takiej, jak tutaj jest przedstawiony, do końca nie wiem. Natomiast, no tutaj, dla przykładu, jak może brzmieć, czyli w sprawie numer, jaki został nam nadany przy dniu składania wniosku, otrzymałeś od Armii wezwanie do uzupełnienia wniosku, tudzież złożenia wyjaśnień, Zapoznaj się z nim bezwłocznie, z dokumentami zamieszczonymi na pół. I co jest istotne. Jeżeli otrzymamy taką informację, właśnie czy SMS-ową, czy mailową, i tu jest zmiana w stosunku do poprzedniego naboru, mamy 14 dni na odczytanie pisma. Czyli jeżeli takie wezwanie do nas zostanie wysłane, zamieszczone na platformie usług elektronicznych, mamy 14 dni na odczytanie. W poprzednim naborze było 7, teraz mamy 14. Co jest też zmianą, i tutaj uważamy, że to na plus, że po siedmiu dniach, jeżeli nie zareagujemy na to pismo, czyli go nie odczytamy, po siedmiu dniach ponownie dostaniemy przypomnienie, że takie pismo do nas zostało wysłane. I znowu, czyli, czyli tutaj tutaj, jakby w poprzednim namorze no tego też nie było. Także tutaj mamy, agencja wysyła nam wezwanie, mamy 14 dni na odczytanie pisma, jeżeli nie zareagujemy w ciągu siedmiu dni, po siedmiu dniach. Dostajemy ponowne przypomnienie, i wtedy od momentu odczytania, bez względu na to, w którym dniu odczytamy, ale musimy się zmieścić w tych 14 dniach, mamy znowu 14 dni na złożenie poprawek czy tam wyjaśnienia. I to też jest zmiana na plus, ponieważ poprzednio też było 7 dni. Także ten czas, jakby tutaj dla ewentualnie pozyskania jakichś dokumentów, czy wydu, został wydłużony do 14 dni, no to to jest akurat uważamy ruch w bardzo dobrym kierunku, ponieważ no, te 7 dni czasami no, to trzeba było no, dosyć szybko reagować. A tak tutaj mamy troszeczkę więcej czasu, ale mówię, ważne, aby tutaj reagować na te SMS-y czy maile z agencji, bo no, niestety tutaj, tutaj automat, czyli ta platforma. Jeżeli nie dotrzymamy z których terminów, wniosek zostanie zamknięty, nie będzie tutaj jak gdyby z automatu i, i, i wtedy może być problem, jak gdyby bo, no, bo zostanie zamknięty i wtedy może być nierozpatrzony. Tak jak już wspomniałem, niedokonanie poprawek czy uzupełnień spowoduje Spowoduje ocenę tego wniosku w oparciu o złożone dokumenty. Czyli jeżeli na wezwanie agencji nie, nie, nie zareagujemy, no to po prostu wniosek będzie rozpatrzony w takiej formie, w jakiej jest. No, Ale jak zakładamy, że jak było jakieś wezwanie, czy jakieś, jakieś tutaj uwagi, czy dokumenty od nas agencja chciała, no to zakładam, że wniosek wtedy zostanie prawdopodobnie odrzucony. Gdyby z jakichś przyczyn został wniosek odrzucony i wnioskodawca się z tym nie zgadza, bo uważa, że do pełni formalności przysługuje wnioskodawcy złożenie wniosku o ponowną ocenę przedsięwzięcia w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji, że nasz wniosek został czy odrzucony, czy negatywnie oceniony. Co jest istotne, taki, taki wniosek, jeżeli byśmy się starali o ponowną ocenę przedsięwzięcia, te składamy w formie elektronicznej przez, przez PUE. Jeżeli przebrniemy przez procedurę oceny wniosku, wniosek zostanie nam pozytywnie oceniony, wtedy zostanie z nami zawarta umowa. Umowa również zostaje zawarta przez, przez Platformę PUE. Zostaje ona zawieszona na tej platformie i znowu ponownie zostaje, zostaje wysyłana do nas informacja tymi samymi kanałami, czyli mailem y, tudzież SMS-em, że w sprawie numer y, takim i takim otrzymaliśmy od armii pismo o podjęciu przedsięwzięcia wsparciem. Zapoznaj się bezwłocznie z dokumentami zamieszczonymi na półę. Co jest ważne, tutaj znowu mamy 14 dni na odczytanie tego pisma. No jeżeli znowu po siedmiu dniach nie zareagujemy, to po siedmiu dniach ponownie nam zostanie o tym przypomniane. No i wtedy mamy znowu siedem dni na, na, na podpisanie tej umowy. No jeżeli co nam daje właśnie siedem dni pierwsze przypomnienie, następne siedem dni, no jeżeli po tych czternastu dniach nie, nie zareagujemy, no to umowa nie zostanie podpisana. Podpisanie umowy polega tak naprawdę na wymianie oświadczeń woli za pośrednictwem tej platformy PUE, a zawarciem umowy odbywa się poprzez potwierdzenie odczytania pisma, a datą odczytania pisma staje się dzień zawarcia umowy. Czyli tak naprawdę zawarcie umowy polega na tym, iż agencja zawiesza nam umowę, umowę nam, zawiesza nam umowę na platformie. My klikamy w tą umowę otwieramy ją, w tym momencie agencja dostaje potwierdzenie, że tą umowę otworzyliśmy, przeczytaliśmy i w tym momencie ten fakt staje się dniem zawarcia umowy. Tutaj według regulaminu, jeżeli nie odczytamy tego pisma umowy w domyśle w wyznaczonym terminie, tak jak już mówiłem, umowa zostaje uznana za niezawartą. Też o tym wspominałem, co jest istotne. Musi być oświadczenie współmałżonka, współwłaściciela, uważanie zgody na podpisanie umowy. To o tym już mówiłem. Jest to też istotna rzecz, o której trzeba pamiętać w momencie składania wniosku, bo jest to też wymagane właśnie przy, przy umowie. W momencie, kiedy zakończymy, mamy podpisaną umowę. Może być taka sytuacja, bo zapomniałem dodać, przepraszam. W momencie, kiedy złożymy wniosek, tak naprawdę możemy przystąpić do prac związanych z, wymianią, z wymianą, z tą dachu, czyli, czyli, do momentu, do momentu jakby złożenia wniosku nie wolno nam żadnych prac na tych budynkach prowadzić. Natomiast w momencie złożenia, w dniu złożenia wniosku, takie prace już możemy prowadzić. Nie musimy czekać na, na, na to, czy umowa zostanie z nami podpisana, czy nie. To już jest decyzja, jak gdyby indywidualna. I w momencie, kiedy mamy podpisaną umowę, inwestycje zakończymy, składamy wniosek o płatność. Wniosek o płatność składamy przez platformę e EWOP. Na platformie PUE. Tak to zapisałem, ponieważ tak naprawdę są dwie różne platformy. Mimo to, że do EWOP-u. Wchodzimy przez platformę PUE. Tutaj po raz kolejny na zaznaczyłem konieczność wyrażenia zgody na korespondencję, przez EWOP, na korespondencję, właśnie tele, przy pomocy, właśnie telefonu czy adresu e-mail, ponieważ jeżeli wyraziliśmy zgodę na PUE, na tą korespondencję i wrażenie i, i wszystkie działania związane z wnioskiem właśnie w formie elektronicznej, to niekoniecznie w platformie Ewop te zgody, te zgody będą. I należałoby zwrócić uwagę w momencie składania wniosku o płatność, żeby te zgody w, w platformie Ewop również wyrazić, to jest raz, dwa, sprawdzić, czy tam też jest aktualny numer telefonu i numer i adres e-mail bo już mieliśmy przykłady, gdzie zamieszczano w platformie EWOP informacje czy jakieś wezwanie do wniosku, a się okazywało, że beneficjent takiej informacji nie otrzymywał, bo przekonany był, że wyraził tą zgodę na, na korespondencję elektroniczną właśnie na platformie PUE, a ona nie była, on, a w, w platformie EWOP tego... Nie było takiej zgody i po prostu agencja nie wysyłała takiej informacji, że jest jakieś pismo zamieszczone i wtedy może się pojawić problem. Także tu proszę zwrócić uwagę w momencie składania wniosku o płatność, aby tam ponownie wyrazić zgody na tą wymianę korespondencji elektronicznie i aby tam były też podane aktualne numery telefonu czy numer telefonu, tudzież adres e-mail. To jest tutaj tutaj proszę na to szczególnie zwrócić uwagę. Do wniosku o płatność też mamy załączniki. I takim jednym z ważniejszych załączników jest weksel. W regulaminie jest to nazwane zabezpieczenie na, należytego wykonania prac. I tutaj tutaj co jest istotne, taki weksel musimy podpisać w oddziale regionalnym agencji restrukturyzacji. No ze względu na miejsce zamieszkania. Mamy informację, że są, są tutaj czynione kroki, aby taki weksel podpisywać w biurach powiatowych, natomiast no na, ten, na ten moment nie ma takiej jeszcze możliwości, bo, bo wiadomo, że oddziały regionalne czasami są w dość znacznej odległości od naszego miejsca zamieszkania, to biuro powiatowe zawsze jest bliżej, ale na ten moment wymóg jest taki, że taki weksel będziemy musieli podpisać w oddziale regionalnym osobiście. Co jest ważne, regulamin przewiduje, że taki weksel powinniśmy podpisać przed dniem złożenia wniosku o płatność. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy zakończymy inwestycję, już, a nie mamy jeszcze złożonego wniosku o płatność, nawet wcześniej możemy już próbować umawiać się w Agencji Restrukturyzacji Wodzie Regionalnej na podpisanie takiego weksla. W tym poprzednim naborze Troszeczkę to było przeoczone i pracownicy agencji w momencie złożenia wniosku o płatność, jak się okazywało, że weksel nie był podpisany, no to dzwoniono do, do beneficjentów i po prostu informowano, że, ta, że, że, że należałoby przyjechać i taki weksel podpisać, bo niestety bez podpisanego tego weksla, no nie, nie zostaną te pieniążki, nie, jakby wniosek o płatność nie zostanie w ogóle rozpatrywany. Dlatego to jest bardzo istotna rzecz, aby, aby pamiętać o tym, mimo to, że cały wniosek i obsługa wniosku odbywa się elektronicznie, no to taki Excel niestety na ten moment trzeba pojechać yy, podpisać osobiście. Yy, co on zabezpiecza? On tak naprawdę zabezpiecza nam to, znaczy agencja zabezpiecza to, że w momencie, kiedy my się zobowiązujemy do trzyletniego utrzymania, e, jakby efektów tego działania naszego, czyli tej wymiany e, pokrycia dachowego, e, nie możemy on zabezpiecza nam właśnie przed e, tym, że nie zmienimy typu użytkowania tego budynku. Czyli jak gdyby jeżeli on jest przeznaczony do produkcji rolniczej, nie, nie, nie przeznaczymy go no, nie wiem, pod działalność gospodarczą, czy, czy, czy czy, czy w jakimś innym celu, że po prostu on będzie dalej przez te trzy lata przynajmniej jeszcze przeznaczony w jakiś sposób do produkcji rolniczej. Następnym załącznikiem do wniosku o płatność jest plakat informacyjny. Tu Państwu pokażę i parę słów powiem, wzór takiego plakatu. Co jest istotne, następnym załącznikiem są zdjęcia. Z zdjęcia, tutaj napisane zdjęcia plakatu informacyjnego, zdjęcia ściany z widocznym plakatem. Tutaj, co za tym idzie, zdjęcia budynku i zdjęcia dachu po wymianie pokrycia. To jest jakby tutaj łącznie. Teoretycznie można by było tych zdjęć nie załączać, ale jak tutaj tłumaczą pracownicy agencji, to może przyspieszyć i. Y, może spowodować y, przyspieszyć rozpatrzenie wniosku o płatność, dwa, może spowodować to, że y, nie będzie musiała przyjechać kontrola, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta, ten dach został wymieniony. Y, tutaj analogicznie jak do zdjęć y, budynków z, y, przed wymianą, to takie same zdjęcia robimy, czy, czy po, w podobnej jakby tutaj koncepcji robimy zdjęcia po wymianie. Czyli budynek, gdzie jest widoczna ściana długa, front, dach, możemy zrobić zdjęcie całego dachu, no i wtedy samo zdjęcie plakatu tego informacyjnego i zdjęcie ściany z tym widocznym plakatem, tak, żeby on był czytelny. To jest też ważne, bo też się zdały sytuacje, że były robione zdjęcia, gdzie ten plakat był nieczytelny, no i niestety trzeba było ponownie ponownie te zdjęcia poprawiać, żeby to było widoczne i można było przeczytać, co na tym plakacie jest napisane. I tutaj dodałem też kopię ostatecznych pozwoleń to właśnie to co wspominałem, że tutaj na tym etapie może możemy dołączyć ewentualnie jeżeli na etapie obsługi wniosku byśmy nie mieli dołączonej tej e, brak sprzeciwu ze strony starostwa to tutaj tutaj e, na pewno będziemy musieli dołączyć dołączyć taki e, tą kopię ostatecznego pozwolenia jeżeli to się tyczy jeżeli robimy tą wymianę dachu właśnie na tylko zgłoszenia natomiast jeżeli byśmy mieli znowu Tutaj tą szerszą formę, czyli pozwolenie na budowę, pozwolenie na budowę, no to wtedy na pewno jakiś protokół odbioru prac, tutaj, tutaj te dokumenty będą szersze. Natomiast no tutaj w większości przypadków, z tego co wiem, to raczej się odbywało to w tej prostszej formie, czyli brak sprzeciwu z, ze strony starostwa w zupełności wystarczy i nam będzie tutaj wypełniało tą przesłankę kopia ostatecznych pozwoleń. Tak wygląda plakat informacyjny, jest to tak naprawdę forma A3, forma A3. link do tego, takiego, do tego plakatu jest na stronie Armii Roskiej, można sobie go samemu wydrukować, zalaminować i tak powiem, przymocować do budynku. Tutaj wpisujemy tak naprawdę imię, nazwisko odbiorcy, tak jak tutaj tam nazwa mówi nazwa ostatecznego odbiorcy, czyli imię, nazwisko odbiorcy realizuje przedsięwzięcie to pozostaje i skrócony tytuł przedsięwzięcia, czyli tak naprawdę wystarczy zda, zdanie, jest to działanie numer 5, wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych na pokrycie dachowe nie zawierające tych materiałów. No i kwotę dofinansowania, jaką otrzymaliśmy, jest to plik edytowalny. Na stronie Armii można samemu sobie taki plakat wydrukować i i tutaj spełni tą formę informacyjną. W zupełności to wystarczy. Tutaj chciałem Państwu zwrócić, właśnie już tak, poniekąd o tym mówiłem, ale na kilka takich aspektów praktycznych, wynikających z poprzedniego naboru, z którymi i rolnicy się spotykali, ale też my jako osoby, które te wnioski wypełniały, na to zwrócić uwagę. Bo to też generowało jakieś błędy, wezwania za, ze strony agencji, a można tego uniknąć, po prostu będąc już mądrzejszą, jakąś wiedzę wynikającej z poprzedniego naboru. W pierwszym punkcie, aby powierzchnia wymienionego dachu na wszystkich zgłoszeniach była taka sama. Czyli jeżeli piszemy we wniosku, że chcemy wymienić na powierzchni 300 m2, to aby te 300 metrów było też w zgłoszeniu do starostwa i też było do zgłoszenia, też było wymienione w zgłoszeniu do gminy, bo też agencja tutaj jak były różne, bo ktoś napisał, że tu 280, tutaj 260, a we wniosku pisał 300. No tutaj to wtedy musieliśmy niestety było poprawiane, lub we wniosku, lub w starostwie, żeby te wszystkie powierzchnie czy, czy powierzchnie były, były w tych wszystkich zgłoszeniach takie same. To tak samo tyczy się to daty rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia. W momencie wypełniania wniosku jest w którymś z punktów data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia i tutaj wpisujemy jakby, no kiedy, kiedy rozpoczniemy, kiedy zakończymy. Te daty są oczywiście orientacyjne, ponieważ jakby datą końcową przedsięwzięcia to mamy wskazane 31 grudnia, 25 roku. Natomiast były przypadki, gdzie też w tych zgłoszeniach, na przykład do gminy, też tam jest pytanie, kiedy roz, zostanie rozpoczęte przedsięwzięcie. Pisano na przykład nie wiem, 1 kwietnia we wniosku, 1 marca, do zgłoszenia do starostwa połowa kwietnia. No to też agencja na to zwraca uwagę, że te daty muszą być takie same i znowu poprawialiśmy. Także tutaj, tutaj też na to proszę zwrócić uwagę. Tak jak już mówiłem, ponieważ kopia zgłoszenia, do, kopia zgłoszenia do starostwa w tym naborze nie jest tym załącznikiem, który musimy na etapie składania wniosku dołączyć, moja sugestia jest taka, aby taką kopię sobie sporządzić w dniu składania tego zgłoszenia w starostwie i ją zachować, żeby w razie czego, jeżeli agencja nas wezwie, że taką, taką kopię zgłoszenia będzie od nas świata, to już będziemy po prostu ją mieli, a nie będziemy musieli jeździć znowu do starostwa, prosić pracowników, żeby nam tam udostępnili. Także całą dokumentację, jaką w starostwie złożyliśmy najlepiej sobie skserować i też zachować w razie czego, gdyby agencja od nas e, takiego dokumentu zażądała. E, następna ważna rzecz, śledzenie strony armir e, Zmiany regulaminu w naborze trwania, w, w trakcie trwania naboru. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ w regulaminie jest punkt, że w każdej chwili może zostać zmieniony regulamin, co nie będzie, co yy, nie skutkuje, jak gdyby tym, że yy, jakby, nie, nie, znaczy może inaczej. Yy, mogą następować zmiany regulaminu yy, i wtedy yy, należy. Znaczy tak, przepraszam. Yy, Powinniśmy śledzić strony Armii, ponieważ w czasie trwania naboru, o, tu tego słowami brakowało, mogą następować zmiany Regulaminu. I wtedy, wtedy to, że powiedzmy, jeżeli nastąpi jakaś zmiana w momencie trwania naboru, w jakiegoś punktu regulaminu i się okaże, że my na przykład nie spełniamy tego punktu, to tak naprawdę nie będzie miało to, nie będziemy mogli się powoływać na ten punkt, że my nie wiedzieliśmy i nasz wniosek został odrzucony. Także a były przypadki, gdzie regulaminy nawet teraz chyba już dwa razy był zmieniany. Chyba rozporządzenie było z dwa razy zmieniane. Także tutaj należałoby śledzić tą stronę Armir, aby też patrzeć, czy ten regulamin w jakiś istotnych punktach nie został zmieniony, a no tutaj wiemy, że mogą takie takie rzeczy, te, takie zmiany mogą się mogą się odbywać. I to, co już mówiłem, że przed zakończeniem, przed zakończeniem lub po zakończeniu inwestycji, a przed złożeniem wniosku o płatność należy się skontaktować z, z, z oddziałem regionalnym Armir w celu podpisania Weksla tego, tego rzetelnego zabezpieczenia inwestycji. No to już o tym mówiłem, to takie aspekty praktyczne, które, które, które jak gdyby no ułatwią nam późniejszy ewentualnie mogą nam pozwolić uniknąć jakichś wezwań, wezwań czy też, czy też uzupełnień do, do, do wniosku. Tyle chciałem Państwu przekazać na, w temacie tego, tego programu. No jeżeli są jakieś pytania, to tu kolega tutaj nam wyświetli, spróbuję odpowiedzieć. Jeśli właścicielem budynku jest małżeństwo, z tym, że małżonek nie żyje, a w dokumentacji księdze wieczystej, czy można ubiegać się o dotację? Hmm. Powiem tak, no, yy, no będzie problem na pewno tutaj z tym oświadczeniem. No myślę, że tak, jeżeli przedstawimy, przedstawimy, przedstawimy. Myślę, że jeżeli przedstawimy do wniosku akt zgonu, to myślę, że jak najbardziej tak, bo tutaj tutaj jak gdyby no nie jesteśmy w stanie dochować tych formalności, także myślę, że jeżeli do wniosku dołączony zostałby akt zgonu, to myślę, że jak najbardziej tak. Rolnik składa wniosek na dwa budynki, ale róż, z różnych przyczyn chce wymienić tylko na jednym budynku. Czy może to zrobić? Znaczy, no ja bym powiedział tak, no jeżeli, jeżeli yy, czemu składać wniosek na dwa budynki, skoro chcemy wymienić tylko na jednym. No tutaj, tutaj yy, uważam, że jeżeli chcemy wymienić na jednym, no to złóżmy wniosek na jeden. Natomiast yy, dlaczego? Tu, tak bym odpowiedział na to pytanie. Tutaj, tutaj yy, rolnik składa. Tak bym, nie wiem. Tu tak bym odpowiedział na to pytanie. Jako załącznik, jako załącznik dokument podpowiadający własność do nieruchomości nie wystarczy podać numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzony w systemie informatycznym. Czy agencja wymaga podania numeru księgi wieczystej i jeżeli tam faktycznie, faktycznie będzie, będzie ta informacja, to jak najbardziej to powinno wystarczyć. Dzień dobry, mam pytanie. Jeżeli żona składa dopłaty bezpośrednie i ma numer producenta, a właścicielem budynku jest mąż, czy w takim przypadku mąż może składać wniosek? Znaczy tak, jeżeli mąż jest współwłaścicielem, oczywiście tak. Natomiast jeżeli mąż jest współwłaścicielem tego budynku, to tak, może, może złożyć. to w sytuacji, jeżeli rolnik chce zmienić pokrycie na oborze, metraż dachu się zmieni, ale rolnik chce podnieść poddasze w celu utworzenia pomieszczenia magazynowego. Znaczy się e, oczywiście może, może jak gdyby e, zmienić e, czy powiększyć ten budynek. Natomiast no to tak jak wspominałem, prawdopodobnie będzie to już wchodziło zezwolenie na budowę czy przebudowę. I oczywiście może, może zwiększyć, jakby powiększyć ten, ten budynek i w tym momencie jak gdyby pokazuje, pokazuje na, na jakiej powierzchni tą, 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 to pokrycie dachu wymienił. Natomiast tutaj prawdopodobnie już będzie musiał oprzeć się o Projekt budowlany o, o pozwolenie na budowę. Jeżeli będzie chciał przebudowywać w jakimś stopniu ten budynek, bo tutaj w tej prostszej, w tej prostszej, w prostszej procedurze to jest sama wymiana poszycia dachowego i nie, nie, nie ingerujemy jakby w konstrukcję budynku. Czy dofinansowanie może zostać przeznaczone na wymianę pokrycia dachu, w części której prowadzona jest działalność pozarolnicza? Nie. Musi to być budynek przeznaczony tylko i wyłącznie do produkcji rolniczej. Mamy informację z agencji, że jeżeli, jeżeli tutaj byłaby powiedzmy część tego budynku, znaczy ogólnie jeżeli część budynku jest, nie wiem, znaczy dach jest wspólny na przykład dla budynku przeznaczonego do produkcji rolnej i na przykład domu, bo są takie sytuacje, to nie, to nie może być musi być, nie, nie może być wymienione. To musi być budynek tylko i wyłącznie przeznaczony do produkcji rolnej. Natomiast jeżeli w tym przypadku jest jakaś działalność pozarolnicza, to nie, niestety nie. Rolnik od marca 2023 jest ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik. Nie składał wniosku o płatność bezpośrednie, ma nadany numer gospodarstwa. Czy może ubiegać się o wsparcie? Jeżeli jest ubezpieczony w KRUSie jako rolnik, tak, może się ubiegać. Czy rolnik sam może ściągnąć eternit z dachu, czy musi być firma z uprawnieniami? Yy, ogólnie w tym programie agencji nie interesuje, kto fizycznie ten y, eternit z dachu y, zdjął. Natomiast, natomiast y, ogólnie przepisy mówią tak, że samemu eternitu ściągać nie wolno, musi to być wykwalifikowana firma. Chyba, że ktoś ma takie uprawnienia, bo sobie zrobił. zrobił. Wiem, że tak są takie przypadki, gdzie niektórzy rolnicy mają takie uprawnienia, że mogą ściągnąć sobie pokrycie to eternitowe, ale tylko i wyłącznie u siebie w gospodarstwie. Natomiast agencji nie interesuje i nie będzie pytać, kto ściągnął to poszycie dachowe w danym przypadku. Natomiast ogólnie przepisy mówią tak, że tak. Te, Eternit należy, na, na, muszą zrobić osoby, które mają do tego, Eternit ściągnąć, ściągnąć czy, czy, czy z dachu muszą osoby, które mają do tego uprawnienia, czy firmy, które mają uprawnienia. Czy, no, czy nabór może być zakończony wcześniej, tak jak było na przykład z rolnictwem 4.0? Myślę, że nie. Ważne. O objęcie przedsięwzięciem wsparciem w drugim naborze nie mogą biegać się wnioskodawcy, którzy nie otrzymali wsparcia w ramach pierwszego naboru wniosków. To znaczy nie została z nimi zawarta umowa o objęcie przedsięwzięciem wsparciem bezw bezwrotnym z planu rozwojowego. Dotyczy to również wnioskodawców, którzy otrzymali wsparcie w ramach pierwszego naboru wniosków, lecz nie wykorzystali całego limitu w odniesieniu do przedsięwzięcia. To jest wymienili pokrycie dachowe na powierzchni mniejszej niż 500 metrów. To jest cytat z instrukcji. Jak rozumieć drugą część tej informacji, jeżeli ktoś wymienił mniej niż 500, to może teraz skorzystać. Z, powiem tak, parę dni temu mieliśmy spotkanie z pracownikami e, Armir i było jasno powiedziane, że nawet jeżeli ktoś nie wykorzystał, e, nie wykorzystał całego limitu, a wsparcie zostało mu przyznane i dostał płatność, to nie może skorzystać. Natomiast jeżeli nie otrzymał płatności i wycofa wycofa, wycofa wniosek, czy, czy też wycofa się z umowy, to wtedy będzie mógł skorzystać. Także nawet jeżeli ten limit nie został wykorzystany, a środki zostały przyznane i je otrzymał, to niestety ale nie może takiego wsparcia otrzymać. Nie, nie może skorzystać. Czy osoba, która składa wniosek obszarowy w 2023 roku, na chwilę obecną wydzierżawiła grunty rolne i nie podlega podkrus, może składać wniosek. Jeżeli osoba w 2023 roku składała wniosek obszarowy, a nie jest ubezpieczona w krusie, tak może taki wniosek złożyć. Ponieważ tam jest napisane, że jest ubezpieczona w krusie lub złożyła wniosek obszarowy, znaczy może inaczej. Złożyła wniosek, może tutaj muszę doprecyzować, może nie tyle złożyła wniosek, co otrzymała płatności, czyli sam fakt złożenia wniosku obszarowego to jeszcze nie. Ona musiałaby otrzymać płatności. Tak, te, tak dokładnie brzmi zapis. Także tutaj to też po spotkaniu właśnie z pracownikami armii było powiedziane, że ona musi otrzymać płatności. Także jeżeli złożyła wniosek i dostała powiedzmy w tym okresie zaliczki, to w tym momencie uważam, że tak. Natomiast jeżeli złożyła sam wniosek, no to, no to jeszcze nie. Musi być ten fakt, jakby otrzymania pieniążków. Tak, tak by wynikało tutaj z rozmów z pracownikami armii. Do potwierdzenia własności wymagany jest wpis z rejestru gruntu. Czy wystarczy elektroniczna księga wieczysta? Tak jak wspominałem, myślę, że tak, bo jest to wymóg przy wypełnianiu wniosku, że podajemy numer elektroniczny księgi wieczystej. Ja dla pewności zawsze załączałem jeszcze, ewentualnie, że ktoś miał w papierze to w papierze. Zawsze to, to, to od razu było widać, że jest właśnie współwłaściciel, ale myślę, że tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli samo numer księgi wpiszemy, jak najbardziej to powinno wystarczyć. Czy można dostać dofinansowanie do wymiany na dwóch budynkach? Tak, można dostać, z tym, że dalej to obowiązuje limit 500 metrów kwadratowych, tak, czyli jeżeli na jednym budynku mielibyśmy 300 metrów, na drugim 300 metrów, możemy składać do 500 metrów, otrzymamy dofinansowanie, resztę, resztę tych, tych, tej powierzchni będziemy musieli wypełnić, wymienić w własnym zakresie, wtedy we wniosku, we wniosku jak gdyby rozbijamy, nie, nie piszemy jako jeden budynek, tylko we wniosku jest możliwość, czy nawet konieczność pokazania obydwu budynków, do obydwóch budynków jest wtedy jakby plan finansowy, oby, rysunki to wszystko, jak gdyby podwajamy odnośnie do tych, czyli robimy osobną dokumentację do obydwóch budynków, ale składamy to w jednym wniosku, tak? Może na dwóch, na dwóch budynkach najbardziej wymienić. Czy w przypadku gdy gmina nie przyjmuje wniosków o utylizację Azbestu? Znaczy tutaj tutaj to, to jak gdyby to nie ma, nie ma znaczenia, czy gmina przyjmuje wnioski o utylizację azbestu. My tylko, to, to, to zgłoszenie ma na celu tylko poinformowanie gminy, że w przypadku, w, przypadku, w naszym przypadku zostanie powstanie ten odpad, który zawiera azbest. I to, czy gmina w danym momencie przyjmuje wnioski o utylizację azbestu, czy nie, to nie ma kompletnie znaczenia. Ma być tylko, my, my tylko informujemy gminę, że taki, tak, tak, taki odpad powstanie i tylko to oświadczenie ma na celu właśnie potwierdzenie, że zgłosiliśmy do gminy, że u nas taki taki, taki odpad powstanie. Natomiast czy mówię tak, czy, czy, czy w danym momencie są fundusze, środki przewidziane na utylizację, to, to, to tutaj nie ma kompletnie znaczenia. Rolnik ma budynek połączony dom plus stodoła, przy czym na części mieszkalnej jest blacha, eternit, jest na części nad stodołą. Może wymienić tą część nad stodołą? Moim zdaniem nie, ponieważ tak jak mówiłem, jeżeli to jest integralna część, jest to jeden budynek, no to niestety, ale raczej nie. Moim zdaniem nie. Tutaj kolega mi pokazuje, że jakby pytania się wyczerpały. Ja państwu bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się państwu przekazać jakby tą wiedzę w taki sposób przystępny. Za jakieś potknięcia bardzo przepraszam. Myślę, myślę, że tutaj zachęcam, znaczy zachęcam państwa do korzystania z naszej strony internetowej, gdzie też są informacje bieżące, uaktualnione na temat przyszłych naborów, obecnych naborów. Również jeżeli Państwo macie jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z nami. Na pytania, na pytania chętnie odpowiemy. Także dziękuję Państwu bardzo za spotkanie i życzę miłego dnia.